We wtorek powinien rozpocząć się przed sądem rejonowym w suwałkach proces Mirosława Aż, suwalskiego przedsiębiorcy, któremu łomżyński prokurator zarzucił wyłudzenie wsparcia finansowego z urzędu marszałkowskiego w Stoku. Rozprawa została jednak przesunięta po raz kolejny, tym razem na 20 listopada. Rozpoczęcie procesu miało nastąpić wcześniej, ale sąd zezwolił na negocjacje, które miały doprowadzić do ustalenia warunków zwrotu wypłaconej dotacji. Rozmowy jednak zakończyły się. Fiaskiem. Rozprawę zaplanowano na sierpień, ale znowu nie doszła do skutku. Na wniosek Mirosława Esz, uzasadniony względami osobistymi, sąd odroczył posiedzenie aż na dwa miesiące. Kolejny termin, 30 października, został zmieniony znowu na 20 listopada. Sprawa czeka na rozpatrzenie przez sąd od roku. Pieniądze z dofinansowania w wysokości ponad pół miliona złotych miały być przeznaczone na budowę hotelu. Zdaniem prokuratora, faktury, które przedsiębiorca przedstawił do rozliczenia dotacji, były fikcyjne, podobnie jak przedstawiony przez niego zakres robót. Poza znanym suwalskim przedsiębiorcą, na ławie oskarżonych zasiądą Agnieszka M., pracownica należącego do Mirosława Esz hotelu, i Jan A. Inspektor nadzoru nad budową obiektu. Jeśli prokurator dowiedzie przed sądem, że przedsiębiorca dopuścił się wyłudzenia, dotacji i poświadczenia nieprawdy, hotelarzowi grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.